Cześć, witaj. Dzisiaj tak myślę, że może to będzie pierwszy z takich krótkich filmików w serii dotyczącej nieruchomości podobnej, bo tego tematu dzisiaj chciałam trochę dotknąć. Co prawda, o nieruchomości podobnej można by mówić godzinami, o tym, jak interpretować przepis ustawy, o tym, jakie jest orzecznictwo na ten temat. No ale żeby Was nie zanudzać, to spróbuję to po prostu jakoś może zobrazować na przykładach różnych. No i na ten temat dzisiaj właśnie pierwszy przykład, co to w ogóle może być ta nieruchomość podobna. Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Magdalena Małecka i jestem rzeczoznawcą majątkowym. Jeżeli interesuje Cię to, co mam do przekazania, różne treści merytoryczne, bo skupiam się tutaj na treściach dotyczących obszaru wyceny nieruchomości, no to zapraszam Cię na moją stronę internetową magdalenamalecka.pl. Znajdziesz tam pewnie coś ciekawego dla siebie, no i zachęcam Cię do śledzenia mojego bardzo nowego kanału na YouTube, także jeżeli chcesz dostawać powiadomienia, zasubskrybuj i zapraszam Cię, od czasu do czasu będę tutaj różne filmy wrzucać. Natomiast wracając, słuchajcie, do nieruchomości podobnej, to może zacznę po pierwsze od tego, że to pojęcie nieruchomość podobna jest bardzo istotne dla rzeczoznawcy majątkowego, dlatego że on, stosując różne podejścia do wyceny, czyli sposoby, w jaki sposób wycenia nieruchomości, będzie musiał liczyć się właśnie z takim zagadnieniem jak nieruchomość podobna, dlatego że ta nieruchomość podobna będzie mu służyła w różnych podejściach, metodach i technikach do tego, żeby oszacować wartość nieruchomości, którą akurat na nabiurku, no i ma powiedzieć na temat wartości danej nieruchomości. No, bardzo ważna sprawa jest taka, że w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest już od wielu lat definicja nieruchomości podobnej. Mamy tam artykuł 4, w którym zresztą znajduje się dużo więcej definicji, ale między innymi jest właśnie definicja, co to jest nieruchomość podobna, jak ustawodawca zdefiniował to pojęcie. To jest bardzo istotna sprawa, słuchajcie, także zobaczmy, co jest zapisane w tym przepisie. To jest artykuł 4, podpunkt zapisałam sobie 16, który mówi, że nieruchomość podobna, przez pojęcie nieruchomości podobnej, to należy rozumieć taką nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością, która jest przedmiotem wyceny, pod względem, też sobie wynotowałam kilku rzeczy, położenia, stanu prawnego, przeznaczenia, sposobu korzystania i uwaga, innych cech wpływających na wartość nieruchomości. Czyli jest to taki, można powiedzieć, w pewnym sensie w części katalog zdefiniowany bardzo precyzyjnie, bo są wskazane tutaj cechy, które należałoby wziąć pod uwagę, decydując się na ocenę tego, czy nieruchomość, która była przedmiotem sprzedaży, w zależności od tego, jakie ona ma cechy, czy ona jest porównywalna, czy jest nieporównywalna z nieruchomością, która jest przedmiotem wyceny, ale tym ostatnim myślnikiem ustawodawca w pewien sensie jednak otworzył katalog, dlatego że napisał inne cechy, mogące mieć wpływ na wartość. No i takich cech oczywiście może być więcej, to może być powierzchnia nieruchomości, na przykład, tak, może być położenie na piętrze w przypadku jakiejś nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej. I to jest definicja, słuchajcie, pojawiło się już bardzo dużo orzeczeń na temat tego, jak sądy, czy cywilne, czy administracyjne rozumieją to pojęcie, natomiast słuchajcie, ja bym chciała Wam opowiedzieć to na przykładzie. Na przykładzie mianowicie takim, to już było dobre parę lat temu, zatrudnialiśmy panią, która już była rzeczoznawcą majątkowym, no i miała doświadczenie takie 2-3-letnie w innym biurze, które zajmowało się wyceną nieruchomości, no ale skorzystała z naszej oferty, to znaczy zgłosiła się po oczywiście jakiejś tam rekrutacji, bo wiele osób się zgłosiło, no została wybrana na taki okres próbny, no i słuchajcie, mówię do niej tak, zobacz, tutaj masz wycenę dosyć prostą na początek, to jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w jednej z gmin podpoznańskich, no i zabierz się za wycenę nieruchomości, tak jak to do tej pory robiłaś, zobaczymy jaki masz warsztat, zobaczymy jak to idzie, będziemy decydować, czy będziemy coś korygować. No i umówiłyśmy się, że no na razie dokona wszystkie czynności takie, wiecie, wstępne, związane z badaniem tej nieruchomości, z oględzinami, ale również analityczne i techniczne związane z badaniem rynku, poszukiwaniem nieruchomości podobnych, no i zrobieniem wyceny. Oczywiście umówiliśmy się, żeby na razie nie pisała tego jeszcze, żeby nie trzeba było 6 razy poprawiać, tylko żeby zrobiła wyliczenia
w najprostszym programie, czyli w Excelu, gdzie bardzo łatwo można wycenę nieruchomości przeprowadzić od początku do końca. No i słuchajcie, rano otrzymała zlecenie, pewne dokumenty jeszcze miała odebrać od zleceniodawcy, co miała zrobić podczas oględzin. No i słuchajcie, gdzieś koło godziny 14-15 już zgłosiła się do mnie z powrotem, żeby właśnie dokonać kontroli, zobaczyć, jak ona to zrobi. No, byłam, słuchajcie, trochę zdziwiona. Mówię sobie, no tyle czynności, bardzo szybko to zrobi, ale może rzeczywiście dziewczyna jest szybka, w związku z powyższym był to dodatkowo dobry wybór, że właśnie na nią się zdecydowaliśmy. No słuchajcie, siadamy razem przy komputerze, mówię sobie, to powiedz mi teraz po kolei, co ty zrobiłaś. No i ona opowiada, że najpierw pozbierała szybciutko wszystkie rzeczy związane z tą nieruchomością, która jest przedmiotem wyceny, posprawdzała sobie to, co można w internecie sprawdzić. No oczywiście była już umówiona na oględziny, w związku z tym na te oględziny pojechała, przeprowadziła oględziny, wróciła, zajrzała sobie do bazy, z której korzystamy, związanej z transakcjami, nieruchomościami, które były przedmiotem sprzedaży. No i na tej podstawie utworzyła zbiór nieruchomości podobnych, przeprowadziła wycenę w Excelu za pomocą tak zwanej metody korygowania ceny średniej, jednej z metod w podejściu porównawczym. No i tutaj właśnie, proszę bardzo, wyszła jej wartość. Ja mówię, dobrze, słuchaj, a powiedz mi po kolei, jak ty to robiłaś, jeśli chodzi o wycenę tej nieruchomości, bo rozumiem, że jeśli chodzi o twoją nieruchomość, no to zbadałaś ją dokładnie, tak? A ona mówi, tak, oczywiście bardzo dokładnie zbadałam stan prawny, czyli zbadałam księgę wieczystą, sprawdziłam dokładnie przeznaczenie, jakie ta nieruchomość ma, no sprawdziłam to i na stronach urzędu, jeszcze specjalnie zadzwoniłam się upewnić, sprawdziłam, jakie ma uzbrojenie, no byłam na oględzinach, czyli wiem, jakie jest otoczenie, droga dojazdowa, uzbrojenie też jeszcze potwierdziłam sobie na oględzinach, to wszystko sprawdziłam. Ja mówię, dobrze, to ja mam do ciebie teraz takie pytanie, bo masz tutaj nieruchomości podobnych i jak widzę, masz tutaj ich 15. To powiedz mi, czy ty jesteś pewna, że te 15 transakcji, które tutaj masz po selekcji, czy to są rzeczywiście nieruchomości podobne? No, ona się tak zastanawia i mówi, no wiesz, wydaje mi się, że to są nieruchomości podobne, bo poszukując ich w naszej bazie, z której tutaj korzystamy, no to kierowałam się położeniem, czyli poszukałam tylko obszarowo w tej gminie, w której jest położona nasza nieruchomość. No jeśli chodzi o okres, no to badałam ostatnie 2 lata tutaj zgodnie z notą interpretacyjną. No wyselekcjonowałam także nieruchomości o porównywalnym przeznaczeniu, czyli mieszkaniowo-usługowym, oczywiście niezabudowanym. No i kierowałam się także tym, żeby powierzchnia była zbliżona. No ta nasza nieruchomość gruntowa ma 1500 metrów, czyli wzięłam sobie takie od 1000 do 2500 metrów kwadratowych. No i z tej bazy wyszło mi powiedzmy tam z 20 parę, no ale niektóre były odstające cenowo, w związku z tym je usunęłam, zostawiłam te, które najczęściej występowały w tej grupie cennościowej, no i na tej podstawie przeprowadziłam wycenę za pomocą tej metody korygowania cen. Ja mówię, dobrze, to ja powtórnie zadaję tobie pytanie, czy ty jesteś pewna, że to są nieruchomości podobne? To znaczy, czy ty każdą z tych 15 nieruchomości, które tutaj masz już zakwalifikowanych jako te nieruchomości podobne, czy ty je zbadałaś tak samo, jak zbadałaś swoją nieruchomość, która jest przedmiotem wyceny? To znaczy, czy zbadałaś, jaki miały stan prawny w dacie sprzedaży? Czy zbadałaś, jaki miały stan ewidencyjny w dacie sprzedaży? Czy zbadałaś, jakie miały przeznaczenie w dacie sprzedaży? Czy obejrzałaś te nieruchomości, czyli zobaczyłaś, jakie są w terenie, jaka jest droga dojazdowa, jakie jest otoczenie? Czy sprawdziłaś, jaki mają kształt? No i tak dalej, i tak dalej. Czy zrobiłaś to wszystko dla tych nieruchomości tutaj 15? No, ona mówi, nie, no wiesz, nie, tego nie zrobiłam, nawet nie miałabym na to czasu. Ja mówię, słuchaj, ale ty nie miałaś ograniczenia w czasie, ty miałeś zrobić porządnie wycenę nieruchomości na podstawie, uwaga, nieruchomości podobnych. I teraz na zadane pytanie przeze mnie, czy te nieruchomości rzeczywiście są podobne, okazuje się, że nie do końca możesz to stwierdzić, dlatego że ty nie zbadałaś ich dokładnie, tak jak zbadałaś swoją nieruchomość. Teraz porównujesz, bo przecież stosujesz podejście porównawcze, w związku z tym oceniasz, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, w takiej cesze ta jest lepsza, ta jest gorsza. Zatem jak możesz dokonać takiej oceny, jeżeli ty nie znasz, ty znasz tak ogólnie te swoje nieruchomości podobne, ale w szczegółach ich nie znasz. W związku z tym mam do ciebie prośbę. Nadal czas masz nieograniczony. Bardzo proszę cię, żebyś dla tych wszystkich 15 transakcji, które zebrałaś, żebyś zbadała to wszystko, co zbadałaś dla swojej nieruchomości wycenia. No i jak to wszystko zrobisz,
No to wtedy stwierdzisz rzeczywiście, czy one są porównywalne, czy są nieporównywalne, zrobisz tą wycenę i wtedy usiądziemy po prostu do zbadania tego wszystkiego jeszcze raz. No i słuchajcie, nie było jej jakieś 3-4 dni. No bo wiecie, nie ma w Polsce takiej jednej bazy, że wchodzę sobie, klikam i tam są wszystkie informacje o nieruchomościach. Niestety, te informacje o nieruchomościach trzeba pozbierać z kilku miejsc. Pojechać na oględziny, zobaczyć te nieruchomości. No i słuchajcie, ona po tych 4-5 dniach do mnie zadzwoniła i mówi, wiesz, ja już to wszystko zrobiłam, ale wyceny nie ma. No idę do niej, siadamy, rozmawiamy, ja mówię, co się stało? No wiesz, zaczęłam sprawdzać dokładnie te nieruchomości, te wszystkie 15, które miałam, wiesz, no to po pierwsze okazało się, że jak zaczęłam sprawdzać księgi wieczyste, no to na przykład na jednej była tam wpisana jakoś służebność osobista, więc no musiałam ją w ogóle odrzucić. No potem jak zbadałam akty notarialne, bo też ją o to poprosiłam, żeby do wszystkich tych transakcji przeczytała akty notarialne, no to wiesz, okazało się, że w bazie dwie czy trzy transakcje w ogóle były źle wprowadzone, i z aktu notarialnego wynikały pewne szczególne warunki zawarcia transakcji, no to jednak wpłynęło trochę na cenę, w związku z tym no też ich nie mogłam wziąć. No potem okazało się, jak sprawdziłam przeznaczenie dokładnie dla każdej z tych nieruchomości, no to też się okazało, że w dwóch miejscach w tej bazie danych, do której mamy dostęp, też były źle wprowadzone dane. No wiesz, potem pojechałam na oględziny, no to okazało się, że no, otoczenie jest całkowicie niepodobne w kilku nieruchomościach. Albo jak sprawdziłam stan ewidencyjny, no to okazało się, że kształt dwóch działek no był taki, że owszem miały bardzo podobną powierzchnię 1500 metrów, no ale szerokie były powiedzmy na 3 metry i potem bardzo długie, więc one raczej były, wiesz, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, na poprawienie jej warunków, ale nie do samodzielnego zagospodarowania. No i idąc tym tropem, wiesz, jak to wszystko zbadałam, no to ja no, muszę ci przyznać rację, wiesz, no teraz jak to wszystko zbadałam dokładnie, to nie absolutnie nie zakwalifikowałabym wszystkich 15 jako nieruchomości podobne. No ja mówię, no dobrze, a ile zakwalifikowałeś w takim razie jako nieruchomości podobne? No ona tak na mnie patrzy, mówi dwie. Wiesz, takie podobne nieruchomości to tak naprawdę były tylko dwie. No, no i co teraz? Ja mówię. No właśnie ona mówi, co teraz? Mówię, teraz rozszerzaj obszar badania, rozszerzaj okres badania, być może, no i zobacz, jakie transakcje się wydarzyły na rynku. Transakcje nieruchomościami podobnymi. No, to możecie sobie wyobrazić, że wzięła następne dwie gminy sąsiednie, no i tą samą pracę musiała wykonać. No to zajęło następne parę dni, ale już robiła to któryś raz, w związku z tym szybciej jej to poszło. No i słuchajcie, ostatecznie z nieruchomości, które były przedmiotem sprzedaży na rynku, znalazły się cztery, które można było rzeczywiście zakwalifikować jako nieruchomości podobne, czy były porównywalne pod względem wszystkich cech, no i rzeczywiście ich cechy były dokładnie zbadane. No i na tej podstawie dokonano wyceny, no już oczywiście nie metodą korygowania ceny średniej, tylko metodą porównywania para. No i słuchajcie, tą historią chciałam się z Wami podzielić, żeby ona spowodowała pewien tok myślowy, żeby nie popełniać, słuchajcie, takich błędów, że ogólnie przyjmujemy pewne założenia co do położenia może powierzchni, ale nie sprawdzamy dokładnie nieruchomości, które były przedmiotem transakcji. I odgórnie przyjmujemy założenie, że skoro takie zupełnie ogólne, podstawowe cechy są porównywalne, to inne cechy także będą porównywalne, co jest bardzo często błędem. I na to bym chciała zwrócić uwagę. Jeżeli to ma być staranna wycena i rzetelnie przeprowadzona i nie chcecie, żeby ktokolwiek zarzucił Wam na przykład, że dobór nieruchomości podobnych jest błędny, bo one de facto przynajmniej w części nie są porównywalne, no to po prostu je zbadajcie. Jeżeli je zbadacie, tak samo jak swoją nieruchomość wycenioną, wtedy będziecie porównywać coś, co znacie, z czymś, co także znacie. Natomiast jeżeli porównujecie coś, co znacie, z czymś, co na oko znacie, no to niestety potem mogą z tego wyjść właśnie takie problemy. No i z takim przemyśleniem Was zostawiam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Kto jeszcze się nie zapisał na konferencję, która będzie miała miejsce 8 października, serdecznie zapraszam. Na mojej stronie internetowej magdalenamalecka.pl znajdziecie odnośnik do tej konferencji.